Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na pierwszy w tym roku projekt Denko. Nie ma tego zbyt dużo, szczerze mówiąc, ale stwierdziłam, że chciałabym dla Was nagrać dla odmiany troszeczkę krótszy film, bo ostatnio wrzucałam filmy po około 30 minut, a nawet ponad 30 minut, a wiem, że nie wszyscy lubią tak długie materiały, tak długie odcinki. Więc dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek. Z tego co widzę, większość to pielęgnacja, jakieś tam pojedyncze produkty z kolorówki kryją się na samym dnie, ale od pielęgnacji sobie zaczniemy. I pierwszy produkt, który zużyłam, jest to Avon Senses. Tutaj mamy żel pod prysznic o zapachu białej brzoskwini i wanilii. On właśnie taki był, waniliowo-brzoskwiniowy. Bardziej czułam tutaj jednak brzoskwinię, ale ta brzoskwinia nie była bardzo słodka. Więc no całkiem spoko zapach, konsystencja kremowa. Kolejny produkt to jest Bielenda Fresh Juice płyn micelarny. I ja do tej butelki po płynie ananasowym wlewałam zapasy w takich torebkach. I jeśli chodzi o ostatni zapach, który tutaj był, chyba arbuzowy albo melonowy. Ogólnie te płyny są spoko. Wiecie, nie domywają jakoś na 100% makijażu mocniejszego czy wodoodpornego, ale do takiego makijażu na co dzień jak najbardziej się sprawdzają. Taka butelka około 15 zł, a zapas pewnie około 10. I w zapasie też mamy 500 ml, więc możemy sobie do takiej butelki dolewać zapas. Stwierdziłam, że już tą butelkę wyrzucę, bo mam ją dłuższy czas, a mam drugą taką 500, do której będę wlewać zapas, więc po prostu z tym opakowaniem się już pożegnam. Dalej mamy Soraya Just Glow i to jest tonik złuszczający, rozświetlający z witaminą C i kwasem glikolowym. Ja robiłam na temat całej tej serii oddzielną recenzję i może wrzucę Wam po prostu odnośnik, jak będziecie chcieli, to sobie zobaczycie. To jest tonik bardzo delikatny, on nie jest złuszczający, on nie jest jakiś mocno rozświetlający. Przy codziennym stosowaniu, jak go używałam codziennie, to widziałam, że delikatnie tą skórę rozpromieniał. Fajnie to wyglądało, był to ładny efekt. No fajnie tonizował, ale wiecie, no cudów to on nie zdziała. To nie jest na pewno tak mocny tonik jak na przykład Glow Tonic z Pixi, gdzie jednak no, ma większe stężenie tego kwasu. Tutaj pewnie jakieś śladowe ilości, no ale myślę, że za kilka złotych naprawdę warto. Pojemność 150 ml. Oczywiście Batist, no w moich denkach musi być klasycznie Batist. Tutaj mamy ten oryginalny, bardzo dobry suchy szampon, który starcza na długo. No ja ostatnio odchodzę troszeczkę od suchych szamponów, no bo one jednak przesuszają włosy. Ale wiecie, no raz na jakiś czas trzeba coś takiego w pogotowiu mieć. Kolejny produkt, który zużyłam, to jest Sephora, maseczka z miętą pieprzową. Ja Wam pokazywałam ją i w ulubieńcach i ostatnio pokazywałam Wam, że zrobiłam sobie zapas tej maski. No jest naprawdę świetna. 30 zł w cenie regularnej, moim zdaniem nie jest to wygórowana cena. A jak złapiecie na promocji za 20, za nawet mniej niż 20, to myślę, że warto się skusić. Fajna, oczyszczająca, tonizująca i dodatkowo lekko chłodząca maseczka. Mój ulubiony płyn do kąpieli z Avonu, Bubblegum, no zapach jest obłędny. To jest po prostu słodka guma balonowa Orbit, ta dla dzieci, taka różowa. Bardzo przyjemny zapach, uwielbiam. Niedużo trzeba tego płynu dolać do wanny, żeby ten zapach się faktycznie rozprzestrzenił po całej łazience, żeby fajnie to pachniało i żeby, wiecie, no stworzyło to taki fajny relaks. Także polecam jak najbardziej, tak jak mówię, wydajny. No te płyny nie są jakoś bardzo drogie. Tutaj mam 500 ml, ale są i litrowe. Jak będę teraz robić zamówienie z Avonu, to na pewno zamówię sobie ten płyn, żeby mieć zapas, bo w tym momencie mam jakiś inny zapach, chyba mango, ale też już mi się kończy, a te płyny są naprawdę spoko, no one zawsze u mnie w łazience goszczą. Szampon pokrzywowy, pokrzywa zwyczajna od Green Pharmacy. Ja używałam tego szamponu po raz pierwszy, kupiłam go po raz pierwszy i muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywne zaskoczenie, bo on kosztuje około 6-7 zł, tutaj mamy 350 ml, więc jak na szampon całkiem sporo, a bardzo ładnie odświeża skórę głowy, oczyszcza te włosy, więc jak najbardziej polecam. To jest szampon, który może nie ma jakiegoś 100% naturalnego składu, ale myślę, że nie zawiera tutaj jakichś SLS-ów, silikonów i tak dalej. On po prostu działa oczyszczająco, robi co ma robić, jest tani, więc myślę, że jeszcze do niego wrócę. Zużyłam kolejne opakowanie mojego ulubionego toniku, no z wyższej półki bym powiedziała, dlatego że 250 ml tego produktu kosztuje stówkę, chyba nawet ponad stówkę. Tutaj mamy 100 ml i ja kupiłam akurat tą pojemność w zestawie z mgiełką z Pixi. Też chyba z witaminą C, z tego co pamiętam, i wyszło to fajnie cenowo. Ogólnie taka pojemność kosztuje ponad 50 zł, więc jeżeli chcecie kupić sobie tonik z Pixi, a ja go oczywiście polecam, to kupujcie raczej większe opakowania i na promocjach.
bo zazwyczaj Pixi wchodzi na te kody rabatowe w Sephorze, no i wtedy bardzo, bardzo się opłaca. Tutaj mamy 5% kwasu glikolowego i to jest faktycznie produkt złuszczający, fajnie oczyszczający i przy dłuższym stosowaniu widać jego efekty. Ja oczywiście dalej będę tego toniku używać, mam jeszcze dwie takie butelki po 100 ml w zapasie. I jeśli chodzi o tego typu produkty z kwasami, to ja używam ich na noc. Na dzień wolę jednak delikatniejsze toniki, takie bardziej łagodzące. Kolejny produkt jest do włosów i to jest Elsev Odżywka Magiczna Moc Olejków z olejem kokosowym. I ja Wam jakiś czas temu mówiłam, że troszeczkę odchodzę od tych produktów Elsev, ale ostatnio złapałam ją na promocji chyba za 6 zł, więc stwierdziłam, że w metodzie OMO, w tym pierwszym kroku, żeby zabezpieczyć trochę włosy przed szamponem, to ona się jak najbardziej sprawdza. W trzecim kroku już, żeby zregenerować i odżywić te włosy, to używam troszeczkę lepszych, bardziej naturalnych kosmetyków, no ale w tym pierwszym kroku, żeby nałożyć troszeczkę odżywki przed szamponem, to jak najbardziej się to sprawdza. Kolejny produkt, który zużyłam, to jest Avon Encanto i tutaj mam wersję Charming. Nawilżający żel perfumowany pod prysznic. Faktycznie jest perfumowany, zapach dosyć intensywny. Ta wersja zapachowa jest no taka bardziej słodka, więc zależy co kto lubi. No ale ogólnie żel mi się sprawdził, więc polecam, jeżeli chcecie przetestować to jak najbardziej. Jest wiele wersji zapachowych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zużyłam dwie maseczki w płachcie. Pierwsza to jest maseczka odżywczo-zmiękczająca z ekstraktem z banana i ja ją złapałam w Rossmanie za 3,99, jak byłam w Łodzi, w tym największym Rossmanie w Polsce. W swoich Rossmanach nie widziałam tych masek, także podejrzewam, że one są tylko w wybranych sklepach, ale powiem Wam, że jest świetna. Ona bardzo mocno odżywia, mega nawilża. Jak za 4 zł to byłam w szoku, że ona tak działa. Płachta też naprawdę była porządna, więc jak będę te maski widziała w jakimś Rossmanie, to na pewno zrobię sobie zapas. No ta bananowa mnie absolutnie urzekła. I druga maseczka to jest Avon Planet Spa i tutaj mam maseczkę rozświetlającą w tej nowej wersji. Całkiem spoko, ja ogólnie lubię te maseczki z Planet Spa, także polecam. Fajnie nawilżają, no i powiedziałabym, że dają jakieś spektakularne efekty, ale wiecie, żeby raz na jakiś czas dodatkowo nawilżyć, troszeczkę odżywić skórę, to jak najbardziej. Ziaja jeju i tutaj mamy czarną maskę do twarzy na niedoskonałości skóry z nutą mięty, granatu i czarnej porzeczki. To jest seria przeznaczona do młodej skóry. Ja ją sobie kupiłam przez przypadek na jakiejś promocji w Naturze. Stwierdziłam, że przetestuję sobie coś oczyszczającego, bo akurat chyba nie miałam żadnej maski oczyszczającej po prostu w swojej łazience, w swojej kolekcji kosmetyków. I powiem Wam, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ja ją chyba pokazywałam w ulubieńcach, ale wspomnę Wam też o niej zanim wyrzucę opakowanie w ulubieńcach roku, bo to jest najlepsza maska oczyszczająca, taka czarna, właśnie z tych czarnych masek, jaką testowałam. To nie jest chyba maseczka peel-off z tego co pamiętam, tylko taka klasyczna, którą się zmywa. Więc no nie do końca łatwo jest zmyć tą maskę przez to, że jest czarna. Trzeba dobrze doczyścić skórę, no i wiadomo później oczyścić ją żelem. Ale ona na moich oczach oczyszczała mi tą skórę od środka. Po prostu widziałam jak spod mojej skóry wszystkie niedoskonałości wychodziły, zanieczyszczenia wychodziły na wierzch. Więc ona działa bardzo, bardzo porządnie. W jej składzie mamy tutaj olej z kameli, mamy węgiel, wyciąg z czystka, pochodną aminokwasu glicyny, no i jak mówiłam, nuta mięty, granat, czarna porzeczka. Więc no to nie jest produkt naturalny, na pewno nie, ale ma takie składniki, które faktycznie na moją skórę bardzo dobrze działały i mocno ją oczyszczały, więc serdecznie Wam polecam, no za kilka złotych to naprawdę warto przetestować. Avon Naturals i tutaj mamy mgiełkę zapachową z kokosem i z karambolą, chyba tak się ten owoc nazywa. No i powiem Wam, że fajny zapach, bardzo odświeżający. No ja już na sam koniec to tak troszeczkę zmęczona byłam tym zapachem, bo powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo wydajne. I w sumie żałuję, że nie zostawiłam jej na taki letni czas, bo pewnie bardziej by mi ten zapach podpasował, bo on był bardzo mocno taki właśnie odświeżający, no a w zimę wiadomo, że bardziej podchodzą takie cieplejsze, otulające zapachy. No taka mgiełka na co dzień. Do odświeżenia skóry myślę, że jak najbardziej się nada. Delikatny zapach, kosztuje kilka złotych, a wersji zapachowych macie potąd, także na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. I jeśli chodzi o pielęgnację, ostatnie dwa produkty. Biosilk oczywiście, 15 ml. Ja mam go zawsze w swojej łazience na czarną godzinę, bo ostatnio używam olejków z Avonu na końcówki. Ale zawsze wracam do tego produktu, on jest naprawdę fajny, jeśli chodzi właśnie o regenerację końcówek, o takie fajne wygładzenie, jak najbardziej polecam. Mam tutaj próbeczkę serum od Guerlain i to jest Super Aqua Serum nawilżające, intensywnie nawilżające.
i redukujące niesamowicie zmarszczki. To był chyba produkt dedykowany na noc, ja go na noc zużyłam. No wiecie, 3 ml to dosłownie na 3 razy, ale czy jakieś mocne nawilżenie odczuwałam, czy jakąś super regenerację i widziałam, że rano ta skóra była taka super wypielęgnowana? Nie do końca. Nie chcę mówić, że to jest zły produkt, no bo jak go użyłam 3 razy, to nie chcę się za bardzo wypowiadać, ale po tej próbce, nawet gdyby on kosztował mniej niż kosztuje, to raczej bym się na ten produkt nie skusiła. Zostały mi już tylko 2 produkty makijażowe i 2 produkty do paznokci i od paznokci zaczniemy. Semilac Extend Base 5 w jednym, czyli produkt, który jest i bazą, i topem, i kolorem, wszystko w jednym. Kolorek Dirty Peach 817, czyli taka lekka brzoskwinia. I 818 Brown Pink. I to są moje kolejne produkty z tej serii. No już kilka miałam tych kolorów. I powiem Wam szczerze, że są fajne, bo ja używałam tych produktów i do przedłużania paznokci, do stricte przedłużania i do tego, żeby nałożyć na moje paznokcie, żeby je po prostu wzmocnić i do tego, żeby nałożyć tak jakby kolor, zrobić manikir, bo 2 warstwy tego produktu wystarczają, żeby no te paznokcie wyglądały ładnie. Także nie potrzebujemy do tego ani topu, nie musimy nakładać kolorowego lakieru, bo te kolory są naprawdę fajne, takie typowe dzienne. Więc ja pewnie wrócę do tych produktów kiedyś, na razie zużyłam ostatnie 2 buteleczki, ale teraz mam zamiar przetestować Flexi Gel, zamówiłam sobie ostatnio, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, czy mi się to sprawdzi. Myślę, że dam Wam w jakichś filmikach znać na temat tego Flexi Gelu i na temat całej tej procedury, jak to się wszystko robi, a może nawet nagram dla Was recenzję, no zobaczę jak to z tym będzie. Na razie polecam Wam Semilaki, jeśli chodzi o Flexi Gel, zobaczymy. I 2 ostatnie produkty, Essence You Better Work, tusz do rzęs, który jest bardzo dobry, a jest tani, kosztuje w granicach 12 zł. Szczoteczka jest taka klasyczna, nie za duża, nie za mała, fajnie wydłuża, podkręca, delikatnie pogrubia, jak najbardziej polecam, jest trwały, nie osypuje się. I Eveline, i tutaj mam Oh My Lips Lip Maximizer i to jest wersja z jadem pszczelim, ostatnio ją wykończyłam. Ja lubię ten produkt, on faktycznie delikatnie powiększa usta, przez to, że je podrażnia, ale niestety no, ten błyszczyk nie działa cały czas do końca. Działa przez kilka tygodni, no a jak miałam go już około połowę w opakowaniu, to nie widziałam, żeby dawał jakieś powiększenie, żeby dawał efekt takiego mrowienia czy pieczenia, więc po prostu ten efekt znika, jak już otworzymy opakowanie i dostanie się tutaj powietrze, no to po jakimś czasie tego efektu nie ma. No ale ogólnie fajny produkt, bardzo tani, więc jak chcecie to przetestujcie, jak najbardziej polecam. Myślałam, że to już wszystko, a znalazłam jeszcze jedno opakowanie tutaj obok siebie. Jest to sól do kąpieli siłacz z manufaktury Piękna. Ja kupiłam jakiś czas temu tą sól, no i ona tak stała, aż w końcu ją przetestowałam. I muszę powiedzieć, że jest fajna. Ona tutaj ma zawierać mikroelementy, ma zawierać oleje, więc ma tą skórę nawilżać i regenerować podczas kąpieli. No jeśli chodzi o to, to nie do końca mogę to ocenić, tak, po takim opakowaniu, bo tutaj mamy 250 ml i sól mi starczyła chyba na 5, może 6 razy, ale na pewno delikatnie zmiękcza woda, na pewno ma fajny zapach. No ten zapach siłacz to nie jest zapach ani słodki, ani kwiatowy, taki raczej męski, ale ja lubię takie zapachy, więc no mi się ten zapach podobał. Jak najbardziej polecam, ja ją złapałam w bardzo dobrej cenie, na jakiejś wyprzedaży chyba za 7 zł. Jeśli chodzi o tą markę, to ja ostatnio w holu z siaty Rossmann Biedronka pokazywałam Wam, że upolowałam w Rossmanie na wyprzedaży kilka produktów od nich. Testuję i naprawdę fajnie mi się sprawdzają. I żałuję, że te produkty nie są w stałej sprzedaży we wszystkich Rossmanach. One są cały czas w manufakturze łódzkiej właśnie. A w Rossmanach raz na jakiś czas pojawiają się takie stendy z tymi produktami. Więc jeżeli kiedyś jeszcze zobaczę w swoich Rossmanach te produkty, to na pewno się skuszę, na pewno jeszcze do nich wrócę, no bo moim zdaniem są fajne i warte przetestowania, warte uwagi. Denko skończone, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak było, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Dajcie koniecznie znać, czy coś z tych produktów testowaliście, znacie. I dajcie mi znać, czy znacie tą markę Manufaktura Piękna. Jestem bardzo ciekawa, czy testowaliście i jak Wam się te produkty sprawdzają. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!